Siema. Kolejny etap zakończyłem. Jak widzicie, silnik już założony w łoże. Jakoś udało mi się to tam powciskać tak jak należy. Może nie wygląda najładniej te łoże, ale na razie jest sztywno. Zobaczymy jak to tam będzie działało. Zostawiam je. Co do góry silnika, cylinder, głowica, tutaj żadnych dziwnych rzeczy nie było. Uszczelkę pomiędzy kartery a cylinder też delikatnie przesmarowałem dirkiem. Nowa uszczelka typu z tych niebieskich. To jest taki rodzaj uszczelek. Tutaj opakowanie. No i tyle. No, tutaj dekiel założyłem, wyregulowałem te biegi. W miarę to tam chodzi. Myślę, że najwyżej jakaś drobna korekta będzie wymagana. Co jeszcze z takich rzeczy? Tu też nowa uszczelka, też na silikon delikatnie. Nowa uszczelka pod korek, bo też była jakaś zajechana. Tutaj pozakładałem sobie element zmiany biegów oraz kopniak, żeby mi się ten wałek po prostu nie przesuwał. Bo później ten mechanizm tam w środku, który podbija na beczce biegi, on tam może czasami wyskoczyć. Zamówiłem jeszcze sobie, nie przyszły, ale wymienię sobie te obydwa korki, bo już ciężko chodziły, te uszczelki też tu są zdewastowane. To przerobiłem, tu było, żeby na wsuwkę było, nie na zaciskanie, będzie to wygodniejsze. Po prostu obrobię na końcówkę żeńską, końcówkę kabla z instalacji w ramię i tu po prostu wsunę, będzie o wiele wygodniej, szybciej. Co do połączenia płaszczyzn pomiędzy cylindrem a głowicą, zastosowałem jednak uszczelkę nową, też z tego niebieskiego zestawu. Natomiast co do płaszczyzn, delikatnie je zeszlifowałem, a zrobiłem to tak: arkusz papieru ściernego, tam taka w miarę większa gradacja, żeby było widać, że coś on tam działa. Kawałek szyby, miałem tu z jakiejś starej meblościanki, papier na to, delikatnie wodą zwilżyłem i parę razy przepolerowałem to. Rzeczywiście te powierzchnie jakby się wyrównały, w sensie chodzi mi o to, że i płaszczyzna głowicy, i płaszczyzna cylindra delikatnie zostały wyszlifowane. Wcześniej to tak niezbyt się prezentowało, było widać jakieś tam może mini nierówności. Uszczelkę nie wiedziałem czy dawać, ale w końcu dałem, bo ta w zestawie jest chyba jakaś miękka, aluminiowa, tak mi się wydaje. To ona jakoś może lepiej się ułoży. No i tyle, no mam nadzieję, że już nie wrócę tu z tym silnikiem. Chodzi mi w sensie do piwnicy na stół, żeby przy nim działać. Zaraz zabieram go do garażu i włożę go w ramę, zobaczę na ile czas mi pozwoli i będę dalej działał gaźnik, zapłon i tak dalej. Co jeszcze tu, nie wiem czy wspominałem w jakimś filmiku, ale te odbojniki również, te tutaj gumy, również ściąłem. No nie wiem czy czasem może nie za dużo, bo one mają za zadanie, żeby żeberka i tak dalej nie dzwoniły przy pracy silnika, natomiast jeżeli były wcześniejsze, one, ta stara guma, to wygląda na starą gumę, także wątpię, że ktoś to wymienia, pewnie może jakieś od nowości były bardzo, że tak powiem, sprężynowały na głowicę i ciężko było równomiernie to dokręcić, przynajmniej w moim przypadku. Teraz to obciąłem, bo już przy wcześniejszych próbach myślałem może, że odbija mi głowica, jest źle dociągnięta i gdzieś tam łapie te powietrze lewe. No ale natomiast przyciąłem to, trudno, widziałem, że niektórzy jeżdżą bez tego, zostawiłem to tak, niech sobie jest. No i co tu mogę więcej powiedzieć, no ta strona jak ta strona, a to jeszcze z takich rzeczy, ta sprężyna, która odbija wajchę wybieraka, sprzęgła, jest złamana, ona to powinna się pod spód podwijać, żeby nie wypadała, ją też zamówiłem nową, ale myślę, że to już na ramię wymienię, to po prostu do góry wyciągamy cały ten mechanizm, tą bajkę, nowa sprężyna, wkładamy i powinno być ok. Także tyle, zbieram manatki, sprzęt, klucze i idę do garażu,
Także na razie odezwę się w garażu. No i ja już w garażu, pół godziny roboty. Udało mi się silnik wsadzić w ramę. Większych problemów tu nie było. Tu tą jedną szpilkę, która i wahacz trzyma, i całe łoże wcisnąłem, nie wysyłałem jej do końca, tu poskręcane. Co do silnika, jak widać, jest lepiej. Nie wiem, czy wcześniej wrzucałem filmik albo zdjęcie, jak był silnik przekoszony. Jest jeszcze delikatnie przód silnika, tak jak patrzymy teraz z góry, głowica i cylinder trochę na prawo ściągnięte. Wiem, że to może tam kolidować z łańcuchem później, żeby mi go nie ścinało i tak dalej, i całej zębatki. Wpadłem na taki patent, żeby go jeszcze skontrować tu na tym uchwycie montażowym łoża do ramy. Po prostu dam parę podkładek lub śrubę nakręcę i odsunie mi się to trochę na lewo. Mam nadzieję. Dam dłuższą szpilkę i to skręcę. Może ten silnik trochę odbije od prawej krawędzi, od prawej strony ramy. No a z czego to wynika? Wynika to pewnie z tego, że łoże silnika niby zostało pospawane, niby ok. No, aczkolwiek już tych swoich wymiarów nie trzyma. I tak dalej. Gdzieś tam te skrzywienie, które przez te lata jazdy gdzieś tu naderwały te łoże, no już nie wróciło to do swojej, tak, że tak powiem, fabrycznych parametrów. Także spróbuję to w ten sposób ominąć. Na razie nie skręcam tego na maksa, to zostawię. Teraz się zajmę montażem zapłonu chyba. Zapłon założymy. Poprzeciągam tutaj do tej instalacji prowizorycznej, jak na razie prowizorycznej, bo też tutaj nic nie działałem. Zimno było w garażu, nie chciałem się tu przychodzić. Także działam dalej. No i kolejne pół godziny roboty. Z tym zapłonem też nie było żadnej filozofii. Podpinałem to tak jak kiedyś na wcześniejszym filmiku robiłem. Także tutaj kondensatorki, 4 sztuki. Natomiast co do ustawienia i montażu koła statora, zrobiłem to na tych cechach, które kiedyś sobie tam wyznaczyłem. Tutaj mam, na razie tak zostawię, myślę, że to będzie w porządku. Jeśli nie, no to wiertareczka, lampa stroboskopowa i tak jak kiedyś na tym filmiku będę sprawdzał, ale ogólnie już to podpiąłem. Tutaj sobie świecę wyciągnąłem, kopnąłem parę razy, iskra jest w porządku, solidna, także teraz tylko gaźnik. No i teoretycznie wszystko poskładane. To co mnie interesuje do odpalenia, czyli gaźnik. Gaźnik założony, iglica dałem na środek. Wydech prowizorycznie podłączony, łańcuch zapięty. Musiałem trochę koło cofnąć, bo był bardzo naciągnięty, nie umiałem go założyć. Czyli wiadomo, gdzie leżała przyczyna, że ten silnik się cały skręcił. Pewnie był za bardzo dociągnięty. To też jest jeden z powodów. No, albo po prostu po wyprostowaniu, po zespawaniu zrobiło się to ciut sztywniejsze. No i nie umiałem tego naciągnąć. Także popuściłem. To jeszcze tak do końca nie jest wyregulowane. Na razie się zabiorę tu za odpalenie. Na tym się skupiam. No i co? Zaraz spróbuję odpalać. No i w końcu udało się. Jestem zadowolony mega. Parę razy podpompowałem paliwem i tak naprawdę zagadał od strzała. To już na ssaniu nie jest, ssanie wyłączone. Jak widać, utrzymuje sobie fajne obroty, tam jeszcze wymaga regulacji, trochę kopci, może jakieś resztki oleju dopala. Ale ogólnie jestem, że tak powiem, dobrej myśli, na dobrej drodze. Co jedyne, to chyba gaźnik został do wyregulowania porządnego. Będę się bawił, jak widać, o, faluje, coś tam sobie robi, ale utrzymuje już jakieś tam obroty. Także super. Będę walczył dalej z tym. Pewnie doreguluję to, co trzeba. I tyle. I uporządkuję instalację. No. Na obroty też się całkiem nieźle wkręca.
elegancko. No i jeszcze tu posprawdzałem, czy biegi wchodzą. Jestem jak na razie zadowolony. Mam nadzieję, że nie będą wyskakiwać po kolei. Wszystkie biegi wchodziły. Tu jeszcze sobie trochę pochodził. Jeszcze ta regulacja, parę tam obrotów popodkręcałem. Widzę, linka od Sania jest jeszcze luźna. Trzeba ją tutaj tą regulacją trochę napiąć, żeby tak nie latała, bo ma za duży luz. Tutaj jeszcze będę się bawił. No i uporządkowanie wszystkiego. Bardzo mi to dzień poprawiło, że w końcu coś się udało z nim zrobić. Odkąd silnik trafił na stół, minęły 2 miesiące, także opornie mi to szło. No niestety brak czasu. Tak to wyglądało. A co wcześniej się już ukopałem przy nim na starym zaponie i już na tym Ducati, zanim silnik wyciągnąłem, to tego już nawet nie liczę. Praktycznie od początku zimy, tamte wieczory, jak było można, spędzałem. No i jeszcze jakieś filmiki tu powrzucam na ten temat. Myślę, że będę zadowolony. Ogarnę tę elektrykę, bo tutaj światła nie działają i tak dalej, żeby wyjechać, przejechać się nim. Także tyle, pozdrawiam.